poprzedniej części modułu zajmowaliśmy się podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Dziś chciałbym Ci przedstawić przekładniki prądu przemiennego, które są jej nieodzownym elementem. Zapraszam. Przekładniki prądu przemiennego są to specjalne transformatory służące do zmiany zakresów pomiarowych przyrządów prądu przemiennego. Stosowanie przekładników umożliwia oddzielenie izolacyjne strony WN od strony pomiarowej w sieciach WN, stosowanie standardowych mierników i przekaźników, ochronę mierników i przekaźników przed bezpośrednimi skutkami prądów zwarciowych, usunięcie przyrządów pomiarowych z pola oddziaływania silnych pól magnetycznych przy dużych prądach, przeniesienie miernika na pewną odległość do miejsca dogodnego dla obsługi. Zastosowanie przekładnika zmniejsza dokładność pomiaru ze względu na błąd przekładni spowodowany różnicą między przekładnią rzeczywistą i znamionową. Błąd kątowy to jest przesunięcie fazowe między napięciem lub prądem pierwotnym i napięciem lub prądem wtórnym, istotny przy pomiarach mocy i fazy. Zasada działania przekładnika prądowego. Przekładnik prądowy jest to jednofazowy transformator pracujący w warunkach zbliżonych do stanu zwarcia, bowiem do jego zacisków wtórnych przyłącza się elementy o bardzo małej impedancji, amperomierze, cewki prądowe, watomierzy, liczników, przekaźników nadprądowych. Uzwojenia przekładników prądowych wykonuje się o małej liczbie zwojów z grubego drutu, więc impedancja strony pierwotnej przekładnika prądowego jest bardzo mała i nie wpływa ona na wartość prądu w obwodzie głównym oraz powoduje niewielki spadek napięcia na uzwojeniu pierwotnym. Przekładnia przekładnika prądowego jest równa stosunkowi prądu pierwotnego do prądu wtórnego, gdzie N1 i N2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Napięcie znamionowe UN, znamionowy prąd pierwotny I1N, znamionowy prąd wtórny I2N. Klasa dokładności, moc znamionowa S2N. Liczba przetężeniowa N, znamionowy prąd jednosekundowy IT1, znamionowy prąd szczytowy IN3. Znamionowemu prądowi po stronie pierwotnej odpowiada po stronie wtórnej prąd o natężeniu 5A lub 1A. Ponieważ przepływu magnetycznego obu uzwojeń wytwarzają przeciwnie skierowane strumienie magnetyczne, zachodzi więc zależność. Klasa dokładności przekładnika prądowego zależy od uchybu prądowego wyrażonego w procentach oraz uchybu kątowego między wektorami prądów wtórnego względem odwróconego pierwotnego wyrażanego w minutach kątowych. Napięcie znamionowe przekładnika prądowego powinno być równe napięciu znamionowemu sieci, w której ma on być zainstalowany. Prąd znamionowy pierwotny powinien być tak dobrany, aby przeciążenie przekładnika prądowego nie przekraczało 20%. Prąd znamionowy wtórny przekładnika prądowego najczęściej wynosi 5 A. Gdy odległość między przekładnikiem prądowym a miejscem zainstalowania mierników lub przekaźników wynosi około 100 metrów lub więcej, dobiera się prąd wtórny o wartości 1 A. Klasa dokładności przekładnika prądowego powinna być co najmniej równa klasie najdokładniejszego z przyrządów zasilanych z tego przekładnika. Moc znamionowa S2N lub odpowiadająca jej impedancja Z2N określa maksymalną impedancję urządzeń przyłączonych do strony wtórnej. Liczba przetężeniowa powinna wynosić do 3 dla przekładników do zasilania przyrządów rejestrujących, do 10 dla przekładników do zasilania mierników wskazówkowych, liczników i przekaźników niezależnych, powyżej 10 dla przekładników do zasilania pozostałych przekaźników. Wszystko, jeśli chodzi o przekładniki prądu przemiennego. W celu sprawdzenia lub rozszerzenia już zdobytej wiedzy, zapraszam do zadań na platformie.